Do you feel like you don't speak enough Polish? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and fluency fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Kobieta pyta o coś sprzedawce w księgarni. Jaką książkę kobieta chce zobaczyć? Przepraszam, chciałabym zobaczyć książkę z tamtej półki. Którą książkę? O samochodach. Chwileczkę tą? Tak, tą. Proszę bardzo. Jaką książkę kobieta chce zobaczyć? Kobieta pyta o coś sprzedawcę w księgarni. Jaką książkę kobieta chce zobaczyć? Przepraszam, chciałabym zobaczyć książkę z tamtej półki. Którą książkę? O samochodach. Chwileczkę. Tą? Tak, tą. Proszę bardzo. Mężczyzna i kobieta patrzą na menu w restauracji. Co mężczyzna zamawia? Co zamawiasz? Pizza wygląda pysznie. Myślę, że ją wezmę. Wczoraj jadłem pizzę, więc. Okej, okay, to co powiesz na hamburgera? Brzmi świetnie. Co mężczyzna zamawia? Mężczyzna i kobieta patrzą na menu w restauracji. Co mężczyzna zamawia? Co zamawiasz? Pizza wygląda pysznie. Myślę, że ją wezmę. Wczoraj jadłem pizzę, więc Okej, okay, to co powiesz na hamburgera? Brzmi świetnie. Mężczyzna dzwoni do lekarza. Do której godziny mężczyzna musi być u lekarza? Dzień dobry. W czym mogę pomóc? O której dzisiaj zamykacie? Zamykamy o szóstej, ale proszę przyjść przed piątą trzydzieści. Dobrze, dziękuję. Do której godziny mężczyzna musi być u lekarza? Mężczyzna dzwoni do lekarza. Do której godziny mężczyzna musi być u lekarza? Dzień dobry. W czym mogę pomóc? O której dzisiaj zamykacie? Zamykamy o szóstej, ale proszę przyjść przed piątą trzydzieści. Dobrze, dziękuję. Chłopiec czyta swój pamiętnik. Jaka była pierwsza rzecz, jaką dzisiaj zrobił? Dzisiaj była super pogoda. Po południu poszedłem na basen, wieczorem poszedłem do kina, cały ranek się uczyłem. To był niezły dzień. Jaka była pierwsza rzecz, jaką dzisiaj zrobił? Chłopiec czyta swój pamiętnik. Jaka była pierwsza rzecz, jaką dzisiaj zrobił? Dzisiaj była super pogoda. Po południu poszedłem na basen, wieczorem poszedłem do kina, cały ranek się uczyłem. To był niezły dzień. Kobieta i mężczyzna patrzą na zdjęcie. Na jakie zdjęcie patrzą? To jest zdjęcie drużyny piłkarskiej Twojego syna, prawda? Który to Twój syn? Ten. O, jest najwyższy. Jest wyższy nawet ode mnie. Na jakie zdjęcie patrzą? Kobieta i mężczyzna patrzą na zdjęcie. Na jakie zdjęcie patrzą? To jest zdjęcie drużyny piłkarskiej Twojego syna, prawda? Który to Twój syn? Ten. O, jest najwyższy. Jest wyższy nawet ode mnie. Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Kiedy idą do kina? Pójdziemy do kina w sobotę? Chętnie, ale rano mam pracę. O której godzinie kończysz pracę? Kończę o czternastej. Więc spotkajmy się w kawiarni o piętnastej i o szesnastej pójdziemy do kina. W porządku. Kiedy idą do kina? Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Kiedy idą do kina? Pójdziemy do kina w sobotę? Chętnie, ale rano mam pracę. O której godzinie kończysz pracę? Kończę o czternastej. Więc spotkajmy się w kawiarni o piętnastej i o szesnastej pójdziemy do kina. W porządku. Mężczyzna rozmawia ze sprzedawczynią w sklepie. Którą koszulę kupi? Hmm, jak pani myśli, która koszula jest lepsza biała czy niebieska? Myślę, że niebieska jest dobra. Pasuje do pana szarej marynarki. Tak pani myśli, ale nie pasuje do czerwonego krawata, prawda? Cóż. Tak, zgadzam się. Dobrze, więc wezmę białą, a nie niebieską. Którą koszulę kupi? Mężczyzna rozmawia ze sprzedawczynią w sklepie: Którą koszulę kupi? Hmm, jak pani myśli, która koszula jest lepsza biała czy niebieska? Myślę, że niebieska jest dobra. Pasuje do pana szarej marynarki. Tak pani myśli, ale nie pasuje do czerwonego krawata, prawda? Cóż, tak, zgadzam się. Dobrze, więc wezmę białą, a nie niebieską. Mężczyzna jest w barze szybkiej obsługi. Który zestaw zamówi? Przepraszam. Czy mogą dostać zestaw specjalny? Tak, frytki czy sałatka? Poproszę sałatkę. Proszę wybrać napój. Poproszę kolę. Który zestaw zamówi? Mężczyzna jest w barze szybkiej obsługi. Który zestaw zamówi? Przepraszam, czy mogą dostać zestaw specjalny? Tak, frytki czy sałatka? Poproszę sałatkę. Proszę wybrać napój. Poproszę kolę. Nauczyciel robi ciasto. Co nauczyciel użył? Dzisiaj upieczemy ciasto. Najpierw wymieszaj masło z cukrem. Dodaj dwa jajka i dobrze wymieszaj. Dodaj mąkę i delikatnie zamieszaj. Włóż do piekarnika. Piecz 50 minut. I to wszystko. Co nauczyciel użył? Nauczyciel robi ciasto. Co nauczyciel użył? Dzisiaj upieczemy ciasto. Najpierw wymieszaj masło z cukrem. Dodaj dwa jajka i dobrze wymieszaj. Dodaj mąkę i delikatnie zamieszaj. Włóż do piekarnika, piecz 50 minut i to wszystko. Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Co zrobią w pierwszej kolejności? Co chcesz dzisiaj robić? Chcę iść do kina. Dobra, ja chcę obejrzeć mecz baseballowy w telewizji. Ja chcę jeszcze iść na zakupy. Mecz zaczyna się o 13. Dobrze, więc najpierw obejrzymy film, i potem możesz obejrzeć mecz. W porządku, i na zakupy pójdziemy wieczorem. Co zrobią w pierwszej kolejności? Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Co zrobią w pierwszej kolejności? Co chcesz dzisiaj robić? Chcę iść do kina. Dobra, ja chcę obejrzeć mecz baseballowy w telewizji. Ja chcę jeszcze iść na zakupy. Mecz zaczyna się o 13.00. Dobrze, więc najpierw obejrzymy film, i potem możesz obejrzeć mecz. W porządku. I na zakupy pójdziemy wieczorem. Nauczyciel i uczeń rozmawiają. Kiedy uczeń pójdzie do biura nauczyciela? Nie rozumiem dzisiejszej lekcji. Masz jakieś pytania? Tak, czy ma pan teraz czas? Teraz jestem zajęty. Proszę przyjść do mojego biura po południu między pierwszą a czwartą. Dobrze, przyjdę o drugiej po południu. Kiedy uczeń pójdzie do biura nauczyciela? Nauczyciel i uczeń rozmawiają. Kiedy uczeń pójdzie do biura nauczyciela? Nie rozumiem dzisiejszej lekcji. Masz jakieś pytania? Tak. Czy ma pan teraz czas? Teraz jestem zajęty. Proszę przyjść do mojego biura po południu między pierwszą a czwartą. Dobrze. Przyjdę o drugiej po południu. Kobieta je obiad w restauracji. Co zamówi? Po obiedzie kawa czy deser dla pani? Co jest na deser? Mamy budyń i jabłecznik. Hmm, poproszę kawę. Kawa z cukrem i mlekiem? Poproszę tylko z mlekiem. Co zamówi? Kobieta je obiad w restauracji. Co zamówi? Po obiedzie kawa czy deser dla pani? Co jest na deser? Mamy pudyn i jabłecznik. Hmm, poproszę kawę. Kawa z cukrem i mlekiem? Poproszę tylko z mlekiem. Kobieta czeka na mężczyznę. Gdzie czeka? Cześć. Przepraszam, ale spóźnię się pół godziny. Okej. Okay. Czekam na ciebie w kawiarni. Gdzie ona jest? Jest obok księgarni. Naprzeciwko jest piekarnia. Dobra. Gdzie czeka? Kobieta czeka na mężczyznę. Gdzie czeka? Cześć. Przepraszam, ale spóźnię się pół godziny. Okej. Okay. Czekam na ciebie w kawiarni. Gdzie ona jest? Jest obok księgarni, naprzeciwko jest piekarnia. Dobra. Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Co kobieta będzie robić w wakacje? Masz plany na wakacje? Jeszcze nie. Może pojadę nad morze albo w góry. Ja jadę nad morze ze znajomymi. Będziemy surfować. Fajnie. Jedziesz z nami? Brzmi super. Jadę z Wami. Co kobieta będzie robić w wakacje? Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Co kobieta będzie robić w wakacje? Masz plany na wakacje? Jeszcze nie. Może pojadę nad morze albo w góry. Ja jadę nad morze ze znajomymi. Będziemy surfować. Fajnie. Jedziesz z nami? Brzmi super. Jadę z Wami. Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Co kobieta zjadła dziś rano? Jestem głodna. Jadłaś śniadanie? Tak, ale małe. Co zjadłaś? Jogurt i kawę. To za mało. Powinnaś zjeść też chleb i owoce. Co kobieta zjadła dziś rano? Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Co kobieta zjadła dziś rano? Jestem głodna. Jadłaś śniadanie? Tak, ale małe. Co zjadłaś? Jogurt i kawę. To za mało. Powinnaś zjeść też chleb i owoce. Kobieta jest w domu towarowym. Na które piętro idzie? Przepraszam, gdzie są ubrania dziecięce? Na piątym i szóstym piętrze. Czy macie też ubranka dla niemowlaków? Tak, mamy bardzo dużo ubranek dla niemowlaków na szóstym piętrze. Dziękuję bardzo. Pójdę na to piętro. Na które piętro idzie? Kobieta jest w domu towarowym. Na które piętro idzie? Przepraszam, gdzie są ubrania dziecięce? Na piątym i szóstym piętrze. Czy macie też ubranka dla niemowlaków? Tak, mamy bardzo dużo ubranek dla niemowlaków na szóstym piętrze. Dziękuję bardzo, pójdę na to piętro. Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Ile mężczyzna ma teraz lat? Niedługo są twoje urodziny. Tak, pojutrze. Ile skończysz lat? Skończę 60 lat. Musimy to uczcić. No pewnie. Ile mężczyzna ma teraz lat? Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Ile mężczyzna ma teraz lat? Niedługo są twoje urodziny. Tak, pojutrze. Ile skończysz lat? Skończę 60 lat. Musimy to uczcić. No pewnie. Kobieta ogląda ubrania w butiku. Co kupi? Niebieska spódnica i biała spódnica. Obie mi się podobają. Biała spódnica bardzo dobrze się sprzedaje. Niebieska jest trochę droga. Zgadza się, ale bardzo pani pasuje. Hmm, nie stać mnie na obie. Wezmę białą. Dziękuję bardzo. Co kupi? Kobieta ogląda ubrania w butiku. Co kupi? Niebieska spódnica i biała spódnica. Obie mi się podobają. Biała spódnica bardzo dobrze się sprzedaje. Niebieska jest trochę droga. Zgadza się, ale bardzo pani pasuje. Hmm, nie stać mnie na obie. Wezmę białą. Dziękuję bardzo. Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Ile osób przychodzi na imprezę? Jutro jest impreza. Kto przychodzi? Ty i ja, dwoje znajomych i nauczyciel. Więc pięć osób. Nauczyciel przychodzi z żoną. W porządku. Ile osób przychodzi na imprezę? Mężczyzna i kobieta rozmawiają. Ile osób przychodzi na imprezę? Jutro jest impreza. Kto przychodzi? Ty i ja, dwoje znajomych i nauczyciel. Więc pięć osób. Nauczyciel przychodzi z żoną. remember here's what you can do to learn all of these words by heart drill these words with our spaced repetition flashcards which will help cement these words into your long-term memory save them to the word bank your personal vocabulary collection where you can print out your own study sheets or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words so click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools